Ponieważ Aleksander był gdzieś tam w środku, czyli był, w kolei trzecim synem, ale piątym dzieckiem, tak naprawdę był tak troszkę, można powiedzieć, oderwany, oderwany od reszty rodzeństwa. Bo ci dwaj starsi bracia byli jednak znacznie starsi. No jeden 10 lat, drugi Seweryn jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, byś chyba 4 albo 3, bo to właśnie zależy, kiedy Aleksander się urodził. Pomiędzy tymi braćmi dwie siostry, Konstancja i Ludwika. Potem zaraz za nim Julian, Cecylia, więc on jest tak gdzieś w środku tej gromady. No a ci najmłodsi, którzy się urodzą później, Henryk i Edward, to są tacy mali chłopcy, tak? No bo Edward 10 lat do niego młodszy, to powiem. Więc on gdzieś tam sobie w środku jest, coś trochę między tymi siostrami, z tym Sewerynem. Seweryn niewątpliwie jest dla niego bardzo ważnym takim wzorem brata starszego, znacznie bardziej niż Maksymilian, który jest o wiele lat starszy. No i tak się chłopaki i dziewczyny bawią w różne rzeczy. Natomiast warto to w tym miejscu powiedzieć słów kilka o tym, jakim dzieckiem jest Aleksander Fredro. Bo ja spróbuję też Państwu troszkę pokazać, skąd się wziął Aleksander Fredro jako komediopisarz. Skąd się to w ogóle wzięło? A więc na pewno nie wzięło się z nauki. Ale wziął się niewątpliwie z jego ogromnej wrażliwości. On ma taką ksywkę w rodzinie, że on jest staruszek. Tak jest nazywany. Więc znamy dzisiaj takich dziewczynki i chłopców, potrafimy się odróżnić. Tak? Znaczy, nie wiem, kto z Państwa jest pedagogiem, psychologiem, ale wiecie, że wiemy dzisiaj, 200 lat temu nikt nie miał takiej świadomości, nie odróżniam. To jest chłopiec na pewno bardzo, a można powiedzieć, no może nawet nadwrażliwy. Zachował się list matki Marianny, opowiadający prawdopodobnie gdzieś o 9, może 8-letnim Aleksandrze, którym Marianna pisze do Jacka bardzo tak zdenerwowana rozmową, którą miała właśnie z Olesiem, o tym, że po śmierci. Chłopiec zaczyna rozmawiać i to zaczyna się od pytania, co to będzie, jak on musiał umrzeć. No i mama mu tłumaczy, że to się tak zaraz nie wydarzy, że to wszystko będzie dobrze, że to, że długo. A konkluzja jest taka, Aleksander Oleś mówi, że on to jak mama umrze, to ja muszę razem z mamą. To się w ogóle nie da. Tak? Więc i Marianna mówi, co ja mam robić z takim chłopcem? Wyobraźcie sobie, panie i panowie, no dzisiaj potrafimy dużo więcej, tak? Znaczy, to myśmy się już nauczyli wszyscy, jakby takich wrażliwości, co robić z takim. To jest chłopiec niewątpliwie bardzo, bardzo gdzieś właśnie ten staruszek, czyli trochę zamknięty w sobie, introwertyk, który jest bardzo wrażliwy, ale też zdradza pewne właśnie wrażliwość taką na świat. Aleksander napisał taką prawdopodobnie w 1803 roku, tego do końca nie da się odtworzyć, taką małą krotochwilę, ciężko powiedzieć, komedyjkę, która nazywa się Strach Nastraszony. I właśnie nie chodzi o wartość, ona nie przetrwała jako całość, wiadomo, że ona jest, bo on próbował to jakoś, możemy to znaleźć też w pewnych jego zapiskach autobiograficznych, o czym ona była. I to jest taka opowieść właśnie, trochę taka zabawna historyjka, która dzieje się w ich domu, jak to dzieci próbują tam jakiegoś służącego przestraszyć, więc widać, że też umiał obserwować, bo to nie chodzi chodzi o obserwację ludzi, o ich umiejętność obserwowania, kto jak jest, opisywania też tych postaci. To jest mały Aleksander. I potem przychodzi styczeń 1806 roku, kiedy w zasadzie do dzisiaj nie wiemy z jakich powodów. Od razu chcę powiedzieć, że są w literaturze, można znaleźć po opowieści, że to był pożar. To jest nieprawda. Fredo opisuje dokładnie w czym poszedł ten tam i tam nic nie ma mowy o pożarze, jest mowa o świecach. Więc Marianna umiera, matka, tej całej dziewięciorga dzieci. Osoba, na której ten dom cały stał. Osoba, która była jak ma, tu mnie pewnie nie brakuje na tej sali, wiecie, no to idę w tamtym domu, ona była po prostu główną osobą tego domu. Ten dom w sensie funkcjonowania to nie był dom Jacka, tylko był dom Marianny. To ona posadziła 9 świerków dla swoich dzieci przed tym dworem wielkowołomieśniańskim. Świerki tu dzisiaj już nie istnieją, już nawet na początku XX wieku nie istniały. To jest tak ogromny szok. Ona umarła prawdopodobnie ze względu na chorobę, może na to, że urodziła 9 dzieci, po prostu na to, że to były takie czasy. Nie ma żadnej dokumentacji dokładnej, co się stało. W każdym razie umiera w noc. Aleksander o tym pisze 3x3. Ojciec zapakował całą siódemkę, bo dwóch najstarszych synów za chwilę powiem o Sewerynie i o Maksymilianie, co wtedy robili. I następnego dnia rano wywiózł ich z Bękowej Wiśni do Lwowa, do mieszkania, które wynajął w ulicy Sykstuskiej. I nigdy ta rodzina do Bękowej Wiśni nie wróciła. Nigdy. Jako całość.
Oczywiście Bielkowa Wiśnia istniała jako majątek, jako główne źródło utrzymania, już inne majątki, które oczywiście Jacek miał, ale ten dom przestał istnieć, po prostu jednego poranka. No i to też jest dziedzictwo, które będzie niósł sobie wówczas trzynaście lat skończy w czerwcu Aleksander, rodzi się też jego rodzeństwo, ale też on, ten staruszek i ten nadważyniec. Jak wspomniałem, dwa jego starsi bracia nie przeniosą się na Sestuską, bo Seweryn i Maksymilian, ja tu jakbym się nazywał Jan Maksymilian, w zasadzie w rodzinie funkcjonował jako Maksymilian, ten najstarszy, byli już wówczas przez ojca wysłani jakby do trochę takiego wyższego poziomu nauki, do Puław. Mieszkali w pałacu książąt Czartoryski, u księcia Adama Czartoryskiego, bardzo znanej postaci do polskiej, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku, no, potem twórcy potem Rabel w Paryżu, ale wówczas jeszcze mieszkającego w Puławach razem z swoją żoną. I tam po prostu pobierali nauki takie nadmorskie, ale też już takie poważniejsze nauki, po prostu żyjąc w wielkim pałacu, pewnie najbardziej prestiżowej, arystokratycznej rodziny ówczesnej, można powiedzieć Polski, tak, tej Polski, która była podzielona na trzy zabory. Wówczas to jeszcze Puławy były chyba w zaborze nie rosyjskim jeszcze, tylko one były w Austriacach ciągle. A może już raczej w rosyjskim. Więc ci bracia po prostu z Bielkowej Wiśni wracają do Puław. Oni przyjechali, tu mama była coś tam chora i wracają do Puław i ich nie ma. I potem przychodzi rok 1806-1807 i nagle się okazuje, że oni wstępują do wojska. Bo jedna rzecz, której tu nie powiedziałem, to rzeczywiście Jacek bardzo też taką jedną rzecz, którą przekazał w wychowaniu swoim dzieciom, no, tu będę mówił głównie o synach, to jest pamięć o tradycji wojskowej rodziny. To potem znalazło swoje odzwierciedlenie w pokolenie później przez Jana Aleksandra, który zlecił Juliuszowi Kossakowi namalowanie aż 12 akwarel różnych fretrów historycznych, typ również swojego ojca dwa razy. No i właśnie historie różnych fretrów, którzy gdzieś tam tutaj Tatarów tłukli, gdzieś tam gdzieś posłowali do Stambułu, no różne rzeczy robili, więc ta tradycja była. Ale ważniejszą rzeczą było to, że właściwie większą część dzieciństwa w domu w Bielkowej Wiśni razem z Pedrami mieszkał niejaki Bagiński, oficer powstania Kościuszkowskiego i jeszcze ostatniej armii I Rzeczpospolitej, który był tak honorowym mieszkańcem tego domu, że on zawsze siadał po lewej stronie ojca, po prawej stronie matka i pierwsze miejsce przy stole po lewej stronie zajmował Bagiński. Jak się tylko zacznie coś, o czym za chwilę będziemy wracając powoli do tego Napoleona, którego zaczęliśmy, to ci dwaj bracia razem z Bagińskim powędrowali od razu do tworzącej się Armii Księstwa Warszawskiego. Obaj wstąpili do niej w 1806 roku, dość szybko stali się oficerami w różnych pułkach. Seweryn bardzo szybko stał się oficerem w bardzo znanym pułku tzw. lekkokonnych gwardii napoleońskiej, czyli w Szkole Żerów Gwardii. To jest jeden z najbardziej znanych pułków, który służył w Armii Napoleońskiej, a może najbardziej sławiony, ten walczył na przykład pod Samosielem. Seweryn sam w sobie w tych wojnach napoleońskich brał udział od tego 1806 roku do 1814, wyszedł z tego wojska jako pułkownik, Maksymilian również jako pułkownik, właściwie już jako generał, obaj odznaczeni Virtuti Militari, obaj Seweryn nawet dwukrotnie jeszcze Legią Honorową, nie tylko kawalerskim, ale i oficerskim krzyżem Legii Honorowej. Pod samą Samosielą Seweryn nie walczył, ale był niewątpliwie wspaniałym żołnierzem. Też bardzo ładnie można znaleźć historię, był ogromnej postury, wielkim po prostu człowiekiem, wysokim bardzo, i niesłychanie sprawnym, potwornie silnym, do tego stopnia, że inni na przykład taki wspaniały też generał Józef Załuski w swoich wspomnieniach opowiada o tym, że Seweryn przeskakiwał konia kulą, potrafił przeskoczyć. A jedna historyjka jest taka śmieszna gdzieś tam z wiosny 1812 roku, jak siedzą gdzieś tam na żmudzi i przygotowują się do wyprawy już na Moskwę i przy jakimś stole i jest rozmowa na temat tego, że francuskim oficerom nie bardzo smakuje żytni chleb, ten czarny. I że to on taki słaby i że broni w sobie. No to Seweryn mówi, że oni tylko biały chleb jedzą. Mówi, że no to Seweryn mówi, ja jadłem zawsze całe życie czarny, żytni chleb. No to może się sprawdzimy na siłę, który z nas jest silniejszy. Podobno żaden nawet nie próbował się siłować z Sewerynem, bo wszyscy wiedzieli, że Seweryn jak wszystkich na łopatki, bo czy na rękę rozłoży, bo jest tak potwornie silny. No i tak sobie to trwało, aż przychodzi rok 1809,
kiedy książę Józef Poniatowski odnosi sukcesy, a Napoleon postanawia wypowiedzieć wojnę Austrii i rozpoczyna się tak zwana wojna austriacka, czyli w którą również jest przeciągnięte księstwo warszawskie i wojska napoleońskie zaczynają wchodzić do Galicji. Docierają do Jarosławia, docierają do Przemyśla, docierają w którymś momencie nawet do Lwowa. Aleksander ma wówczas, Oleś ma wtedy 16 lat. Skracając całą historię, dość szybko, wiosną 1609 roku, trafia do Trześni, staje przed obliczem księcia Józefa Poniatowskiego, co umożliwia mu jego brat, Maksymilian, już dobrze znany, głównodowodzącemu polskimi wojskami. No i właściwie 16-letni chłopak, co nic nie umie, zostaje podporucznikiem w 11 pułku ułanów hrabiego Adama Potockiego, tego co tu po lewej stronie jest. No jak sam powiedział, żadnych doświadczenia wojskowego nie ma, ale dowódcą od razu został. Na szczęście kampanię 809 roku Aleksander nie służy w żadnych liniowych działaniach wojsk wojennych, nie jest na froncie, nie walczy, ale dostaje 16-letni chłopak, na mnie gimnazjum, to mówię, a teraz liceum opowiadam, wreszcie pod uwagę, kto panowie gotowi do wojska, no chętnie za bardzo nie ma. Ja też, zwłaszcza, że chyba nie byłbym 16 lat, żeby pójść do wojska. Jak powiedziałem, te pierwsze 3 lata właściwie, 9, 10, 11 rok, najpierw ta wojna austriacka dość szybko trwa, są duże sukcesy, ona się kończy i potem jest taki okres trochę zawieszenia broni w tej części Europy, jakby te napoleońskie wojska specjalnie nie walczą. Aleksander zostaje tak zwanym referendarzem wtórnego sądu wojennego, czyli tak zwanego sądu, byśmy powiedzieli, sądu apelacyjnego, po którym jak już jest wyrok, no to albo w lewo, albo w prawo. Jego zadaniem jako tego referendarza jest odczytywanie wyroku śmierci skazanym. Najpierw w więzieniu, a potem przed wykonaniem. Zachęcam do przeczytania w 3x3 jest stosowny ustęp opowiadający o takiej jednej z takich przygód, która miała miejsce w Lublinie. O tym, jak odczytywał wyrok właśnie skazanemu za okradzenie worka ziemniaków. No i mu pocieszał go, że to pewnie parton przyjdzie na placu. Parton przed kościołem na placu, który do dzisiaj w kościół stoi, te katakumby, które się odbywały, które są przy katedrze lubelskiej, też są do dzisiaj, no nie wiem, więc musiał drugi raz przeczytać. Potem 3 dni pił i tańcował, a potem ulotem wrócił do domu. No i to tylko jeden z epizodów, o którym chciałbym się z nami podzielić, bo więcej nie opisał. No i miał wtedy tam 17-18 lat. A potem przychodzi 1812 rok, wiosna 1812 roku, o której przepięknie Mickiewicz pisze w Panu Tadeuszu, wiosna 1812 roku. I Napoleon postanawia rozprawić się ostatecznie z carem Aleksandrem i rozprawić się z armią rosyjską, z całym Imperium Rosyjskim. No i oczywiście Polacy są podekscytowani tym pomysłem. Aleksander i jego bracia również. Maksymilian, który najbardziej sprawuje taką opiekę nad młodszym bratem, postanawia, że może dobrze, jak już na wojnę naprawdziwą pójdziemy, to ja cię z tego pułku zabiorę do siebie, ponieważ on zostaje jednym z dowódców jednego z kompanii chyba nawet wewnątrz 5 pułku ułanów, więc zabiera ze sobą Aleksander do tego pułku, przenosi go jakby do siebie i też nie wsadza go do żadnej formacji liniowej, tylko do sztabu tego pułku. No tym niemniej ten 5 pułk ułanów, wchodzący w skład 5 korpusu księcia Józefa Poniatowskiego, wyruszy z tej pięknej Litwy, spod tego Nowogródka. I nie wiem, czy Państwo taką anegdotę opowiem, anegdotę mi się prawdziwą historię, że właśnie Mickiewicz opowiada jako 12-13-letni chłopiec, ma to wspomnienie, które Panu Tadeuszu przywołuje, jak on stoi przy płocie i widzi ułanów przejeżdżających przez Nowogródek, którzy idą. I tym pułkiem, który przejeżdżał, to jest historycznie udowodnione przez Nowogródek wiosną 1812 roku, był to typ ułanów, z którym z całą pewnością na jednym z koni jechał Aleksander Fredron. Oczywiście oni chyba nigdy o tym nie porozmawiali, bo się przecież potem widywali parę razy w życiu, czy w Polsce, czy w Paryżu. No ale taka jest historia, którą odkrył jeden z Fredronów, nie żyjący już dzisiaj profesor Bogdan Zakrzewski, o którym jeszcze wspomnę słów kilka później. No i Aleksander wędruje na tę wojnę pod opieką swojego brata w pewnym sensie, w tym sztabie tego pułku jako oficer ordynansowy, już wówczas w stopniu kapitana.
Jak wyglądała wojna 1812 roku, to ja nie będę opowiadał. Myślę, że nie, znaczy jestem pewien, że nie wyglądała lepiej niż dzisiaj wojna w Ukrainie. Co innego bywało w inny sposób. Aleksander doszedł do samej Moskwy i spod tej Moskwy wrócił, ledwo żywy, ledwo przeżył. Wielokrotnie można przeczytać, gdzie jedna z najbardziej dramatycznych to była przeprawa przez Berezynę, gdzie Rosjanie dużą zasadzkę ustawili na całe Polskę Natalnackie. Wszystkie rzeczy o zjadaniu koni, trupów, kradzeniu ubrań w tych śniegach powrotu. I doczłapie się jako jeden z nielicznych, bo to są setki polskich żołnierzy z tego korpusu, który, jeśli dobrze pamiętam, to około 30 tysięcy ludzi, którzy wrócili mogę do Polski. Jemu się udało. Jego bracia, Maksymilianowi też, Seweryn nie zdążył tak daleko dojść, bo on tworzył kolejną kompanię tego pierwszego pułku szmolerzerów i nie wziął do końca, bo został cofnięty, żeby tworzyć tę kompanię w Gdańsku i potem wszyscy oni przeżyli. Natomiast Aleksander, w odróżnieniu od braci, dostał się do niewoli, bo doszedł do Wilna i w Wilnie dostał tam Rosjanie bardzo szybko doszli i oni po prostu został aresztowany razem z innymi. Przebywał w zasadzie w więzieniu, ale też niestety zaraził się tyfusem. I właściwie prawie nie przeżył tego zdarzenia. Gdyby nie to, że zaczął się nim opiekować, zupełnie nie wiem dlaczego, niejaki pan Michał Minejko, Polak, który mieszkał w Wilnie, lekarz, i za darmo go żywił i za darmo dawał mu lekarstwa. To, że w międzyczasie został Aleksander odznaczony przez księcia Józefa z Lotu Ordere Virtuti Militari w grudniu 1812 roku, który nawet nie wiedział, bo wtedy walczył o życie i jego przetrwanie, więc tego ani tego patentu, ani tego orderu nie zobaczył. Bez tego człowieka nigdy by nie przeżył tej jesieni i zimy 1812. Ostatecznie Michał Minejko razem z jeszcze jednemu oficerowi pomaga znaleźć tak zwane cywilne łaka, nawet takie powiedziałbym sukmany wieśniaczo-polskie, których to sukmana... I ta sukmana przetrwała do początku XX wieku. Niestety w 1914 roku została przez Rosjan potem kiedy zniszczona i nie ma, po koloru takiego niebieskiego. On w tej sukmanie na piechotę z Wilna do Augustowa, potem tak w przybliżeniu Siedlce, potem tak w przybliżeniu gdzieś między Sandomierzem a Lublinem przeszedł i potem tak już trochę w naszą stronę tutaj Jarosławia i do Przemyśla na Brepto wiosną 1813 roku. Wracał do domu, w Przemyślu na moście spotkał swojego przyjaciela i stamtąd już wozem dojechał do Lwowa na ulicę Sekstuską. Jak wszedł do mieszkania ojca, akurat był obiad, też to w szybocie napisał, no to nikt go nie poznał. Nikt nie wiedział, kto wrócił, co to za jakiś dziad przyszedł. I dopiero Edward, ten młodszy obywatel, krzyknął, to Oleś przyszedł. No i oczywiście pan, nie będę opowiadał co jest ten, bo powiedziałbym, że by to znacznie lepiej, nie będę opisywał, jak wyglądało spotkanie z ojcem. Aleksander długo nie zabawił w domu, bo jak wielu wówczas Polaków, Napoleon jeszcze nie przegrał wszystkiego. Postanowił wrócić do armii napoleońskiej, armii Księstwa Warszawskiego i ze swoimi kolegami przez południową, dzisiaj powiedzieliśmy Polskę, Kraków, Wrocław, dojechał do Drezna. Tam dowiedział się, że został oznaczony Złotym Orderem Virtuti Militari, ten order mu wręczono. Chcę powiedzieć, że to jest zdjęcie Orderu Virtuti Militari Aleksandra Fredry, bo ten order do dzisiaj istnieje. Podróżnie od Jezusów mamy. I przeszedł całą kampanię 1813-1814 roku. O tym, jak ta kampania 1814 roku wyglądała, to już Państwu na początku przeczytałem tego 18 lutego 1814 roku, jak się wróg za Napoleonem gdzieś tam przez północno-wschodnią Francję w stronę Paryża i Napoleon się wycofywał. Jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń było, które też sam opisuję, była bitwa pod Hanau, w której, jak sam pisze, 5 razy był, on tak, oczywiście tylko tam robi nas trochę w konia, bo wiele więcej razy był miał zagrożenie życia, ale 5 razy dla zabawy pisze, że jak się zawsze jak znajdował się koło Napoleona, to się kończyło tym, że prawie zginął. To jeden z takich miejsc jest właśnie, dokładnie opisuje to bitwę pod Hanau, a potem Kossak na prośbę czy Jana Aleksandra w ramach tych obrazów redrowskich, między innymi tą scenę właśnie, gdzie granat wybuchnie tuż przy Aleksandrze, tam widzicie Państwo Napoleona i to jest tak jakby z tej opowieści, z 3x3 przepis, obraz stworzony. No i zabije niestety tą kochaną bułankę.
To był koń, który go uratował pod Moskwą i w różnych innych miejscach i przez tą Berezynę i potem w bitwie narodów putinskie mu pozwolił przeżyć, bo to są też, on wie, że mówi o tym najstraszniejszej chyba w ogóle bitwie, pewnie ludzkości, bo to była bitwa, w której najwięcej ludzi zginęło jednocześnie. Ten koń umrze, prawdopodobnie on to też przepięknie opisuje, zachęcam do przeczytania czy albo posłuchania w Szybocie jako audiobooka i zobaczenia, nie będę tylko dziadka cytował w tym momencie, jak bardzo ważne to było wydarzenie dla niego. No i potem przychodzi wiosna 1814 roku, Napoleon przegrywa wszystko i przegrywa też Polska tym razem. Kończą się marzenia. Aleksander jak sam napisze po latach na otarcie łez, on całą tą kampanię 1813-14 roku nie służy już w polskiej formacji, ale jest wręcz w sztabie generalnym, czy w sztabie głównym armii cesarza, którego szefem tego sztabu jest marszałek Berthier, jest jego bezpośrednim przełożonym, jest właśnie jest marszałek. On jest też oficerem ordynansowym, tak zwanym majorem, który zajmuje się rozłożeniem rozkazu, bardzo też pięknie w Szybocie opisuje, jak bardzo to była niewdzięczna funkcja, ile razy można było zginąć. No taki dzisiejszy internet do przełożenia rozkazów, więc pod działami, tak byśmy to uproszczeniu nie powiedzieli, no, cała armia stała na tym, co ci panowie dowiozą. No i jak zawsze mówił, dwóch wyjeżdżało. Z nadzieją, że ktoś dojedzie. Nie skończę. Zachował się na niektóre z ostatnich rozkazów w archiwach przedroskich, które w naszej rodzinie teraz są w Bibliotece Narodowej, a część jest w Ukrainie, które no, otarcie łez dostał krzyż kawalerski, legii honorowej od marszałka Berthiera, przez Napoleona w Fontainebleau leczony. No i wrócił stamtąd. Rozczarowany, jak wielu Polaków, większość, choć nie wszyscy, bo jego bracia Seweryn, podobnie jak on, wystąpił z Wojska Polskiego, nie wstąpił do Wojska Królestwa Polskiego pod zwierzchnictwo cara Aleksandra czy księcia Konstantego bezpośrednio, ale na przykład Jan Maksymilian zdecydował się i został generałem armii księcia Królestwa Polskiego. I wielu innych, bo wspomniany generał Załuski, czy też inny z moich podkłasów, generał późniejszy, wówczas pułkownik Wincenty, też jeden z lekkokonnych partii, który pod Samosierą walczył. Więc bardzo różne były te losy, ale Aleksander z wojska zrezygnował. Nie walczył dalej. Natomiast wykorzystał ten czas w Paryżu, który był przypadł tam wtedy na bardzo dużo chodził do teatru. I zaczął poznawać teatr francuski. Bardzo go teatr zainspirował. Znał go trochę oczywiście z Lwowa w wcześniejszych latach, ale to nie w tych rozmiarach, nie w tej skali. I to jest bardzo też ważny moment, skąd się wziął Aleksander Fredo. To jest ten teatr francuski wiosny lata 1814 roku. Odwiedzał też, jak to wielu żołnierzy w tamtym czasie, różne inne ośrodki uciek. Również potem w drodze powrotnej do kraju nieobce były tego typu ośrodki w Wiedniu, tam też w teatrze bywał. Ale w końcu w 1814 roku wrócił do kraju, wrócił do Lwowa, wrócił do ojca po tych wojnach. No jak sam potem napisze, oczywiście w taki fredrowski, prześmiewczy sposób, czy wierszu, który napisze 5 lat przed swoją śmiercią, zatytułowany Pro Memoria, jak się zaczyna, wyjechaliśmy razem, nie z równych pobudek, Napoleon na Elbę, ja prosto do Ludek. Tęskniłem za obozem, nudziłem się przeto, a żeby co robić, zostałem poetą. No bo wraca ten Aleksander, 21-letni chłopak, który 5 lat spędził na wojnie, widział straszne rzeczy. Wraca stamtąd na pewno z czymś, co dzisiaj byśmy nazwali zespołem stresu półrazowego. To co do najmniejszej wątpliwości nie ma, nikt tego nie potrafi w ten sposób nazwać, ale to jest 100%. Tak? Znaczy, po tym, co on przeszedł, to nie ma w ogóle najmniejszej wątpliwości. A zresztą wszyscy, którzy stamtąd wracali, po prostu to była wojna. Ci, co z tej wojska wyszli, to musieli sobie z tym radzić. Ci, co w nim zostawali, to służyli dalej w tym świecie. Przyjeżdża do Lwowa i pytanie, co dalej? Nic nie umiem, poza tym, czego się w wojsku nauczyłem. To tak samo jak powie, to wojsko to było szkołą mojego życia. No ojciec mu powie, jako człowiek praktyczny, który całe życie budował majątek, ale też służył, działał jakby na niwie społecznej, na niwie państwowej, na tyle, na ile to można było w okresie już zaborów. Powiedział tak, no to Seweryn Bękowa Wiśnia, zarządza za majątkiem, a ty, Aleksander, no tak jesteś trochę młodszy jeszcze, nie? To taka dziurka, mała koło Bękowa Wiśnia, nazywa się Jatwięgi. Tam taki jest domeczek, czy możemy dworem nazwać. Tam ileś tam typu morgu ziemi, no musisz tam sobie gospodarzyć, a ty tam będziesz miał kogoś do pomocy i jak wyżyjesz, no to twoja, nie? No to będziemy patrzeć, co dalej. No i tak pojechał prawdopodobnie to jest 1814, może to się w 1815 roku wydarzyło, pojechał Aleksander do tych Jatwiek i tam zaczął gospodarować, a że majątek był marny, to wiele nie zarabiał. Więc jesienią polował na lisy i futra sprzedawał, żeby mieć trochę więcej pieniędzy, no bo generalnie coś panowie robili, no na zimę, to oni wracali do Lwowa. No i żeby odreagowywać, to robili dwie rzeczy, tańczyli, kochali się i pili.
i generalnie razem z kumplami z wojska, a że mieli ordery i byli, jak powiem, rozpytywani, no to tak wyglądało życie zupełnie na... O tego nie piszę, że się tak wprost, ale to można sobie wszystko razem jeszcze dośpiewać, tak, czyli z relacji innych, to była generalnie młodzież, to zresztą widać tak w różnych jego utworach późniejszych, te doświadczenia, które tam się pojawiają, no nie są na przykład w mężu i żonie, który będzie jeden z pierwszych utworów, które napisze. To nie są doświadczenia, które się wzięły z oglądania filmów. Nie tylko dlatego, że ich nie było wtedy. Tylko wzięły się z głębokiej autopsji, z wiedzy o tym, jak to środowisko funkcjonowało. Więc w taki sposób on funkcjonuje, czyli zarabia pieniądze, jest karnawał i wszystko pięknie wygląda. Natomiast powiem, co było dalej, ale chcę tutaj w tym miejscu zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, do której już pewnie będę wracał. Trochę przerwę ten wątek, zatrzymamy się gdzieś w okolicach 817 roku i powiedzieć, że Aleksander w późniejszym czasie, o czym nie będę, ze względu na ograniczenia czasowe więcej nie opowiem, my go znamy, bo będę ciągnął ten wątek dotyczący jego twórczości, ale przede wszystkim też rodzinny. Natomiast Aleksander zostanie jako dorosły człowiek, po pierwsze, bardzo dobrym gospodarzem. Zostanie głową rodziny z czasem, całej rodziny Fredów. To on właśnie jako ten środkowy, nie Maksymilian, nie Seweryn, nie żaden z młodszych braci, tylko on zostanie tak naprawdę następcą swojego ojca. Ale on będzie też człowiekiem, który będzie bardzo działał głęboko na nimi takiej właśnie społeczno-politycznej. On będzie tak jak jego ojciec, działał w Sejmie Krajowym wielokrotnie w okresie tym takim przed, powiedziałbym, do 1842-1843 roku, a potem ponownie po powrocie z Paryża, jako dorosły człowiek jeszcze raz się w to zaangażuje. Do tego stopnia, że, co jest też, chcę tu pokreślić, jest dość unikatowe, społeczny komitet, który powstał w 1862 roku, pod założony przewodniczył był właśnie generał Józef Załuski, Społeczny Komitet Galicjan postanowił specjalnie dla Aleksandra Fredry wybić medal, który był zatytułowany, miał Aleksander Fredra, poeta dramatyczna, z tyłu dobrze zasłużonemu rodacy. To była kwintesencja jego życia. On dostał trzy takie medale. Do dzisiaj nie zachowały się te autentyczne, które on dostał. One pewnie też przy II wojnie światowej przepadły, czy nawet na pewno. Ani dyplom, ale wiemy, co tam było napisane w tym dyplomie, wiemy, co Aleksander odpowiedział na te. No, to była przepiękna uroczystość, która już w takiej jesieni życia rodacy docenili w ogóle Aleksandra Fredę, tak? Znaczy nie tylko jako dramatopisarza, ale jako człowieka niesłychanie zasłużonego. Człowieka, który był na przykład współtwórcą i potem mecenasem wspierającym z pieniędzy publicznych powstanią Solinemu, bez którego nie byłaby zachowała się spuścizna fredrowska dzisiaj. I spuścizna w ogóle polska, tak, która była w obrębie granicy. Ale to też człowiek niesłychanie nowoczesnym, człowiekiem, który na przykład inwestował własne pieniądze i on majątek pomnażał troszkę inaczej niż jego ojciec, nie tylko przez to jako ziemianin, ale on na przykład kupował bardzo dużo akcji. I to nie tylko tych galicyjskich, austriackich, ale również nawet w Ameryce. Był wielkim orędownikiem i razem z księciem Sapiehą pracowali pracując właśnie w Sejmie Stanowym, ale też później takim czymś, co moglibyśmy nazwać quasi rządem galicyjskim polskim, nad stworzeniem linii kolejowej do prowadzenia jej do Lwowa. Także rozumiejąc, jaka zmiana musi nastąpić, powiedziałbym technologiczna, ale też taka zmiana epokowa, jak ważna jest kolej dla rozwoju w ogóle świata i rozwoju Galicji i w ogóle różnych miejsc. Więc budowa, zabieganie o to, żeby Wiedeń i kompania, jakie zainwestowały, było rozbudowę linii od Brzeska do Lwowa, bo ona dotąd dochodziła do Brzeska, która potem przecież dalej szła do cesarstwa, aż do Wiednia, to były właśnie też działania Aleksandra i wiele, wiele innych rzeczy. Oprócz tego, że był świetnym gospodarzem, wielokrotnie pomnożył majątek swój i no właśnie, nie jedyny gospodarz. Bo potem po tym 817 roku, do którego teraz wracam, przychodzi karnawał 817 na 818 rok i na jednym z tych imprez, czy to było w Lwowie, czy to było w Lubniu, tego już nikt nie wie, bo nawet sam Aleksander do tej informacji nie zostawił, to spotkał pewną żonę, która nazywała się Skarbek, ale z domu była Jagłowska, czyli była zamężna. I była bardzo smutną panią, która była z jednej strony zamężna, ale z drugiej strony powinno się zdziwić, bo była żoną najbogatszego Polaka mieszkającego w Galicji, jak i do Skarbka, który był do tego stopnia bogaty, że potrafił zbudować w którymś momencie za własne pieniądze teatr skarbkowski, który w Lwowie powstał, który jest najważniejszy teatr, który tam powstał. Ale jednocześnie też strasznego biwanta i faceta, który po prostu potrafił przepuszczać ten majątek w Trilliga, żył gdzieś pomiędzy Galicją a Wiedniem, podróżując w powozie, w którym najczęściej nie podróżował sam. Jak sama Zofia wspomni pod koniec swojego życia, ostrzegając swojego wnuka Andrzeja, Fredę, który właśnie wybierał się do Wiednia na nauki, jakieś tam życie, żeby bardzo uważał na towarzystwo wiedeńskie, bo
Cudem tylko uniknęłam tego, że nic mi ten, z tego Wiednia nie przywiozła razem z moim mężem skarbkiem. Krótko mówiąc, ona jest bardzo nieszczęśliwa w tym małżeństwie. Została wydana za skarbka jako 16-letnia dziewczyna przez swoich rodziców. Ona ma trzech braci.